Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Minęło 20 godzinek, więc możemy kontynuować nasze poszukiwania żywego statku. Nie wiem do końca, co nas czeka. Ale ruszajmy ku przygodzie. Czekaj na kontakt. Cóż to oznacza? Spróbujmy po prostu podryfować. Przyznam, że nie tego się spodziewałem. Ale na to czekałem. Kurde, zrobiłem błąd, nie włączyłem walki. Zaraz się okaże, że będzie walka o frachtowiec i się wkurzę. Thank you.
kolejna bardzo przyjazna planeta, widzę. Zaraz mi się dupsko zjara pewnie tutaj. Coś mi się pelerynka zbugowała. No, pięknie, 307 stopni. Cudownie. Czekajcie, przeładuję sobie save'a może, bo trochę mnie dżaźni. Ciekawy statek. Nie kojarzę tego typu. Ciągle mi pelerynkę nosi. No trudno, polatamy sobie tak. Może kiedyś to naprawią. W sumie jak biegnę źle, to nie wygląda. Chyba, a może się naprawiła? No, tak nie do końca. Tysiąc jednostek jeszcze. O, hello. No już, już, już. Sprinterem tutaj zostanę. O, mamy drapieżnika. A to pół drogi za nami. A chyba kolejna burza się zbliża. Albo po prostu tutaj cały czas tak gościnnie. Jakieś tam wszelkie poboczne aktywności będę sobie odpuszczał. Tutaj będziemy dążyć prosto do celu, w sensie... do zdobycia żywego statku, nie będziemy się bawić w jakieś zbieractwo ani podobne rzeczy. Jestem sam ciekaw, ile czasu zajmuje zdobycie, bo tak poświęcając się tylko temu. Co do wuja? Ktoś tu solarem wylądował.
sumie chętnie bym zamienił swój statek, ale nie widzę nigdzie gościa. A się chyba poszedł odlać, bo... go wcięło. Szkoda, że nie można mu rąbnąć statku. Mam nadzieję, że mam dane nawigacyjne, żeby wezwać swój statek, bo... au. Bo naprawdę nie chce mi się lecieć z powrotem. Teraz mi się skończy miejsce w multinarzędziu, trochę Lipton. Na zwierzaczki to nie działa, ale... nie chciałem surowego steka. O, właśnie, Mordred, tak. Muszę to jajo na statku zostawić, bo mnie drzaźni. Zbierz ciekłe słońce. Szukam najbliższego złoża, bo... z tego co kojarzę... z tego co kojarzę, to właśnie to musimy zrobić. Przepraszam, zwierzaczko, ale naprawdę potrzebuję Mordred. Nie pamiętam jak dużo, ale chyba dość dużo.
No jeszcze kilka zwierzątek niestety musimy ubić. Ale skoro na ładne duże złoże trafiliśmy, to sobie nazbierajmy trochę tego ciekłego. O, Jesus. Nie. Niedobrze. Zobaczmy, czy to już, czy coś jeszcze od nas będą chcieli. No i mamy wrażliwe serce. Czyli musimy teraz poczekać 24 godzinki. Także to był dość szybki odcinek. Kolejny za 24 godziny. Czyli znowu będę nagrywał w środku nocy. Jakoś przestało mnie to już dziwić. No dobrze, zdobyliśmy wrażliwe serce. Więcej dzisiaj już nie zrobimy, jeśli chodzi o żywy statek. Także żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnej części, gdzie zapolujemy na kolejną część żywego statku. Trzymajcie się, do zobaczenia i dzięki wielkie za oglądanie.